Na najbliższe 3 weekendy stycznia zaplanowano masowe odstrzały dzików. Czy dzik stał się dzisiaj zwierzyną polityczną oraz czy odstrzał dzików jest jedynym lekarstwem na afrykański pomór świń? Myśliwi w chwili obecnej stoją przed dużym dylematem natury moralnej, ponieważ od 15 stycznia do końca lipca Locha była w okresie ochronnym. Samice dzika w okresie zimowoletnim rodziły i karmiły młode. Były pod ochroną i nieuważni myśliwi byli karani za odstrzelenie matki. W chwili obecnej ministerstwo dało zielone światło, aby wybić prawie wszystkie osobniki tego gatunku. Myśmy już wykonali ponad 90% planu odstrzału dzików w oparciu o polowania głównie indywidualne. Natomiast co do polowań tych wielkoobszarowych, pędzonych, nikt tego nigdy nie robił w ten sposób. Założenie jest takie, że to ma być skuteczne. Czy będzie skuteczne, czas pokaże. Natomiast na pewno będzie wprowadzało duży niepokój w łowiskach. Część tych zwierząt będzie przeganiana na duże odległości. Na szczęście po naszej stronie Wisły na razie ASF-u nie ma, więc nie ma tu niebezpieczeństwa, że potencjalnie chory osobnik będzie się przemieszczał i będzie zarażał w innej okolicy pozostałe dziki. Ostatnie badania w Holandii wykazały, że wirus przenoszony jest także przez owady, które żywią się krwią zwierząt. Dzik nie ma bezpośredniego kontaktu z trzodą chlewną, która może zarazić się wirusem na wiele innych sposobów. Wykazał to raport opublikowany przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w 2016 roku. Zatem co jest powodem skazania dzików na taką rzeź? Po pierwsze, rolników jest więcej niż myśliwych. To są głosy w wyborach. Po drugie, jest to biznes. No my jesteśmy dość potężnym eksporterem wieprzowiny. Niektóre kraje będące stałymi odbiorcami polskiej wieprzowiny już pozrywały kontrakty handlowe. Nie chcą u nas kupować, bo nie chcą sobie tego zaflancować. I w związku z tym hodowcy tracą pieniądze. To jest eksport, to jest duża forsa. I o to tu głównie chodzi. Tutaj jest zagrożenie po prostu upadku hodowli trzody chlewnej w Polsce na skutek przede wszystkim zamknięcia eksportu. Jeżeli to się będzie rozszerzało, nie zostanie skanalizowane, chociaż w wielu rejonach już odblokowano ograniczenia eksportowe, to ludzie zajmujący się tym zajęciem, czyli hodowlą świń, będą tracili ogromne pieniądze. A to są wpływy z eksportu. W wytyczonych strefach odstrzelone zwierzę podlega obowiązkowemu badaniu na obecność wirusa ASF. Jeżeli jest to sztuka zdrowa, to myśliwi muszą ją zagospodarować, natomiast chora podlega utylizacji. Czy takie działania nie spowodują zachwiania równowagi w ekosystemie lasu? Pomijając już losy populacji dzika, który tak przeszczepiony, no ma całkowicie zakłócone te wewnętrzne relacje wewnątrzpopulacyjne i proszę sobie wyobrazić, że taki osobnik męski, w pełni dojrzały, kiedy przychodzi czas rozmnoży i on czuje, proszę wybaczyć kolokwializm, wolę Bożą, no to rusza na poszukiwanie partnerki. A znaleźć jej nie może, bo dziki przestrzelane są niesamowicie, więc będzie wędrował dziesiątkami kilometrów, a jeżeli niesie w sobie wirusa, no to może go przetransportować. Poza tym te polowania pędzone na dużych obszarach będą powodowały ogromny niepokój w łowiskach i będą te zwierzyny rozganiały w sposób zgoła nieprzewidywalny. Jak mówi stare powiedzenie, dzik od zawsze był wrogiem rolnika, a sprzymierzeńcem leśnika.